Zdrowia. Komuniści zdemontowali rodzinę murzyńską w Ameryce, no i częściowo białych, a teraz chcą zdemontować policję. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, chcą rozmontować, zdemontować, rozwalić policję tylko dlatego, że stała się tragedia. No, bandzior chciał przekazać fałszywą 20-dolarówkę. Hindus zadzwonił, była awantura. Później było przyciskanie, opanowywanie dwumetrowego bandziora, który się szarpał przez 8 minut, był na amfetaminie, no i zmarł. No i teraz tego George'a Floyda zrobili świętego. Jakie jest rozwiązanie socjalistów? No, socjaliści mówią, że trzeba zlikwidować policję, no i że policja ma być zastąpiona pracownikami społecznymi. No, czyli social to znaczy społeczeństwo, socjalizm to znaczy społeczne. No i to są ruchy takie oddolne, które tłumaczą, że po prostu społeczeństwo jest najważniejsze. No i teraz zaczyna się pomijanie tej czarnej strony społeczeństwa. No i czarna strona społeczeństwa będzie rozwiązana tym, że ludzie, że pracownicy państwowi będą chodzili i będą przekonywali bandziorów, że nie powinni być bandziorami. No, teoria jest taka, że jeżeli wrzuci się pieniądze w szkoły, jeżeli się wrzuci pieniądze w wykształcenie, jeżeli się wrzuci pieniądze w państwowe miejsca pracy, no to wtedy będzie mniej spraw kryminalnych, bandytyzmu i tak dalej, i tak dalej. No, problem jest taki, że to podejście to już jest robione dla czarnych w Ameryce od około 60-70 lat. No, jedyne co doprowadziło to, że 80% dzieci murzyńskich nie zna ojca. Po prostu kwestie finansowe, no i przepisy państwowe, można powiedzieć, są takie, że samotna matka ma dużo lepiej niż facet, jeżeli by pracował. Jeżeli facet by pracował, no i te dzieci wychowywane są bez ojców, no i są bardzo, bardzo sfrustrowane. Częściowo takim paradoksem dnia dzisiejszego to jest to, że kiedy był rasizm i było rozdzielenie tam w latach 40. do 50. taki apartheid, no, czy prawdziwy, czy nieprawdziwy, czy tylko taki dzielnicowy, no to było to, że wielu murzynów widziało, kiedy mieszkali, kiedy były dzielnice czysto, powiedzmy, murzyńskie i czysto białe, no to dużo murzynów mieszkało w tych dzielnicach, nie mogli mieszkać z białymi, no to mieszkali tam, no i byli tam lekarze, byli tam prawnicy, byli tam policjanci, byli strażacy, ludzie, którzy zakładali jakiś tam mundur, zakładali marynarkę, garnitur, wychodzili do pracy, byli przedstawicielami tej całej grupy społecznej, całej tej murzyńskiej społeczności. Ludzie zakładali, kobiety zakładały eleganckie ubrania, szły do kościoła murzyńskiego, śpiewali w tych murzyńskich kościołach. Tam byli ludzie sukcesu, którzy byli jakimś wzorem do naśladowania do innych. Te były lepsze dzielnice, powiedzmy, gdzie bogatsi murzyni mieszkali, były dzielnice, gdzie biedniejsi murzyni mieszkali, no ale to wszystko było taki, wszyscy byli tacy sami pod względem koloru skóry, ale pod względem ekonomicznym był ten przekrój. Kiedy ten rasizm się zgodził, no to większość tych ambitnych murzynów, większość tych, którzy chciała się uczyć, po prostu uciekła z tych dzielnic murzyńskich, przeprowadziła się do dzielnic białych, no i ci lekarze, inżynierowie, prawnicy, policjanci, strażacy, urzędnicy państwowi, urzędnicy miejscy po prostu uciekli z tej dzielnicy, gdzie została cała reszta. No i kiedy cała reszta została, no to tam już nie było widać tych
wzorów do naśladowania. No i wzorów do naśladowania. No i później to już zaczęła taka być spirala, że było coraz gorzej, coraz gorzej. Większość tych ludzi, którzy osiągała jakiś tam sukces zawodowy, no to jeżeli poczuwała pieniądze, no to pierwsze co, to odlatywała stamtąd. No i zrobiło się taka jakaś selekcja negatywna. Państwo nie pomogło, bo państwo pomagało, jeżeli kobiety miały jakieś problemy, no to były ciągle jakieś pieniądze. No i teraz stan społeczny, ogólnie rzecz biorąc w Ameryce, wśród białych jest 45% niemałżeńskich dzieci, ale wśród murzynów jest 80%. Teraz dochodzą jeszcze ogólnie ten atak ateistów na kościół, na zbory, na całą religię. Także to jeszcze bardziej demoralizuje. No i ludzie w tych pewnych dzielnicach, którzy nigdy nie widzieli nikogo rano wstającego do pracy, no to są sfrustrowani. I telewizja, internet i tak dalej pokazuje te bogactwo. Pokazuje też super bogatych, powiedzmy, sportowców. Całe ta gangsterka, cała ta muzyka, no to jest zbudowana na tym, że można zrobić hajs na szybko, ale tylko w bandytyzmie. Nie ma tej jakiegoś etosu pracy. Nie ma podkreślenia, że jeżeli się pracuje, uczy, to coś jest, będzie lepszego. Murzyni z Afryki, kiedy przyjeżdżają, no to idą do szkół, osiągają jakieś miejsca, wchodzą, pracują, dostają jakieś pozycje, bardzo często dostają punkty za pochodzenie na uniwersytetach. No nie tyle punkty za pochodzenie, co punkty za kolor skóry. No i teraz aktywiści mówią, że zlikwidować policję i trzeba jeszcze bardziej dbać o to społeczeństwo. Murzyńskiemu społeczeństwu brakuje ojca. Brakuje ojca, brakuje matki, brakuje całej tego kleju społecznego. Ten klej społeczny po prostu został rozpuszczony. Ci najbardziej ludzie sukcesu uciekają stamtąd jak najbardziej mogą. No i ta przemoc zagraża czarnemu życiu. Jeżeli czarne życie by miało znaczenie, no to cała ten ruch czarne życie coś znaczy, no to nie byłoby czegoś takiego, że nie każde czarne życie znaczy. Są protesty, kiedy biały zamorduje czarnego, ale kiedy czarny zamorduje czarnego, no to nic się nie dzieje. W Chicago tydzień temu zginęło 30 parę osób, ranionych było 80. W tym tygodniu, ten weekend ubiegły, to zabitych było prawie 10 osób, też 30 zranionych. W Washington DC, czyli District Columbia, no to przez styczeń, luty, marzec zginęło 30 murzynów, zabitych przez murzynów. No to jest 10 miesięcznie. No i tam nie ma, to nie policja ich zabiła. To nie policja zabiła. No i czy ich życie znaczy mniej? Gdzie jest ta grupa Black Lives Matter? Gdzie jest ta organizacja, która mówi, że czarne życie coś znaczy? Nic nie znaczy. Ameryka ma poważny problem z przemocą, ale największy problem jest jednak ten bardzo wysokie procenty czy proporcje kryminalne we wszystkich tych dzielnicach murzyńskich. Ludzie domagają się więcej tego społecznego działania, czekają na jakieś ekonomiczne rozwiązania, ale cała ta grupa, cała ta organizacja Black Lives Matter, to jedyne co robi, no to wrzuca tylko ten antagonizm, wrzuca te rasistowskie po prostu konflikty, no i dolewa
oliwy do ognia, można powiedzieć, że jedni Amerykanie przeciwstawiają się drugim Amerykanom i zaczyna się rozwalanie miast, rozwalanie ulic, rozwalanie dzielnic, te wszystkie protesty, gdzie tam nakradną tych butów, podpalają restauracje, to one później zajmuje to dziesiątki lat, żeby to odrosło. W niektórych tych wojowniczych miejscach, to tam nikt nie otwiera sklepów. Tam się po prostu robi dzika pustynia, tam nie ma gdzie pracować, tam nie chcą pracować, tam nie chcą otwierać. W Minneapolis firma, która działała przez kilkadziesiąt lat, zatrudniała około 100 osób, spalili ich tam, no i człowiek powiedział, że już się nie wyprowadzi, że się wyprowadzi. Także to jest makabra. I oni są w stanie, no i to jest wstyd. Jeżeli czarne społeczeństwo nie zorganizuje się i nie weźmie swoich rąk, spraw w swoje ręce, no bo dlaczego czarni nie protestują, kiedy sprawy, powiedzmy, zabójstw nie są rozwiązane? No dlaczego nie protestują? Tam jest ta tak zwana zmowa milczenia. Ta zmowa milczenia znaczy no snitching, czyli znaczy nie kablowanie. No i ludzie giną. Tam część wie, kto ich zamordowała i nikt nie puści pary z ust. Dlaczego nie protestują do kongresu? Dlaczego nie protestują do Ministerstwa Finansów, żeby jakiś mieć dostęp do kapitału? Tak? Dlaczego wszystkie te sklepy, sklepiki, delikatesy, które są spalane, wszystkie te pralnie, wszystkie te cokolwiek, jakikolwiek mały biznes jest prowadzony albo przez Hindusów, albo przez Koreańczyków czy Chińczyków. Nikt tam wśród Murzynów nie prowadzi, nie robi tego. I później jest ta złość, że to nie są nasi i po prostu jest rasistowskie spalanie, bo część z tego spalania to jest to, że to są inni ludzie niż oni. Oni po prostu, państwo i oni doprowadzili do tego, że nigdy nie... Nie wyjdą na wierzch. Czarni, Afrykańscy, Amerykanie, Murzyni potrzebują jakiegoś przekazu nadziei, potrzebują jakiegoś motywacji, szczególnie teraz. Cała ta litość i cała ta sztuczna opieka nad nimi, no to powoduje, że cały ten ruch, że to jest taki program, to tylko żeby pokazać, że Murzyni są przygnębieni, przygniecieni, że to są ofiary, że oni po prostu nie są sami sobie poradzić. I osoba, która zawsze myśli, że czy wierzy w to, że jest przygnieciona, to ona nigdy nie zerwie się, żeby iść do przodu. Nigdy nie pójdzie, żeby starać się coś zrobić dobrego. Jeżeli Murzyni ciągle mówią im, że oni po prostu mało co znaczą i że są jedynie ofiarami, no to Murzyni muszą zacząć krzyczeć, nie jesteśmy ofiarami, jesteśmy ludźmi, jesteśmy tacy sami ludźmi, jak powiedzmy biali, jesteśmy tacy sami ludźmi jak żółci, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Murzyni z Afryki. Murzyni z Afryki, kiedy przyjeżdżają, to Murzyni amerykańscy muszą zacząć patrzeć na tych Murzynów z Afryki, jak im się udaje. Co to się stało, że demokraci, socjaliści amerykańscy zrobili z amerykańskich Murzynów po prostu ludzi, którzy głosują. Ludzi, którzy głosują, bo to 95% Murzynów głosuje na socjalistów, demokratów. To oni zostali doprowadzeni po prostu do pionków. Oni są pionkami. Jak to jest możliwe, żeby oni nie czuli się, że są wolni, że po prostu muszą iść tymi krokami, jak Katie Hughes, czy Sheila Johnson, czy Martin Luther King, czy Malcolm X. Ludzie, którzy coś znaczyli. W latach 20-30 wśród Murzynów
ilość małżeństw była dużo większa niż wśród białych. Ilość dzieci pozamałżeńskich była dużo mniejsza wśród Murzynów. To byli bogobojni ludzie, którzy chodzili do zboru swojego, tam śpiewali te swoje piosenki, pieśni kościelne, słuchali tego dobrego słowa, no i po prostu byli silnym społeczeństwem. Były problemy, no ale jako grupa, jako taka, to już było, powiedzmy, 80 lat po niewolnictwie, no ale oni się trzymali. Martin Luther King czy Malcolm X nigdy nie doprowadzał do tego, że oni są ofiarami. Oni po prostu przychodzili, mówili, to są konstytucyjne prawa, my mamy konstytucyjne prawa, jeżeli prawa nie są takie same dla wszystkich Amerykanów, co znaczy, że są dla nikogo. No a teraz politycy mówią i urzędnicy i część tych białych, czarnych z ruchu Black Lives Matter, że prawo i praworządność, prawo i porządek nie obowiązuje ich. Że oni tłumaczą, że spalenie no to jest jakiś owoc społeczeństwa opresyjnego, i który przygnębiał tych Murzynów, i ci Murzyni teraz mają prawo. To jest makabra, bo jeżeli Ameryka mają być dwie różne Ameryki, no to jest coś strasznego. Jeżeli czarni chcą być osiągnąć jakiś sukces, no to jednak w tych miastach to wszystko musi się zmienić. Oni muszą mieć jakieś te swoje silne głosy, no ale zdecydowanie ich bohaterami nie może być George Floyd. Bandzior nagazowany metamfetaminą, przekazujący sfałszowane 20-dolarówki. No to jest straszne. To jest bigoteria i najgorsze jest to, że te Black Lives Matter, no to oni przepychają to nieustannie, przepychają. I co jest jeszcze gorsze, że biali z jakimś kretyńskim, idiotycznym poczuciem winy, białej winy, lewaccy propagandziści popierają to. Biali niszczą czarnych. Białe lewactwo z poczuciem winy niszczy czarne społeczeństwo. Nie zdaje sobie z tego sprawy, no albo może sobie zdaje sprawę. To jest siła, którą używają do zniszczenia systemu. Tak jak w carskiej Rosji użyli robotników i chłopów, którym obiecali nie wiadomo co, no to teraz komuniści obiecają wszystko Murzynom i homoseksualistom i wszystkim tym LGBT, którzy nie wierzą w jakąś taką klasyczną, tradycyjną rodzinę. Black Lives Matter, czyli całe te czarne życie znaczy, nie reprezentują wszystkich czarnych. Oni nie reprezentują wszystkich czarnych społeczeństw. Oni nie mówią za wszystkich czarnych. No i w zasadzie mają w nosie ich jakiś rozwój, jakiś postęp. To są ludzie, którzy działają tylko, żeby dorwać się do żłobu. Większość czarnych Amerykanów, no to jest jednak spokojna, pokojowa, no i bardziej przekonana do protestów pokojowych, a nie ze spalaniem. Martin Luther King chciał, żeby im się powiodło. No a teraz niestety te bojówki komunistyczne wyrwały to wszystko. No i zrobią straszną robotę. Czarni muszą obejrzeć, przejrzeć na oczy, no i muszą zobaczyć, że jednak uczciwa praca, szkoła, no i ciągnięcie tego swojego krzyża przez życie jest bardzo potrzebne. No i że rodzina jest potrzebna. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.